A gdzie się wybieramy? O, panie policjancie, popierdoliło pana, jest w samochodzie pan, kurwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry GTA Vice City, kochani. Lecimy robić ostatnią misję Kubańczyków. Zaczynamy misję dla Paula Kenta. I cały jego wątek powinien nam zająć cały ten odcinek, co oznaczałoby, że od następnego, 7 odcinka gry GTA Vice City, definitywna edycja. Co ja kurwa słyszałem w radiu właśnie? Od następnego odcinka w takim razie zaczęlibyśmy ten etap gry, w którym kupujemy swoje biznesy, robimy dla nich misje i rozkręcamy je, ponieważ no to jest potrzebna, wymagana część do ukończenia tej gry. Więc tak, więc od następnego odcinka zaczniemy być przedsiębiorcą prawdziwym, bo póki co to my bierzemy i posiadamy wyjebane. Robiąc misję od zleceniodawców, którzy sami się nam nawijają. Więc tak, od następnego odcinka zaczniemy sami szukać roboty. No i co? I zobaczymy. Tych biznesów jest jakieś 7 czy 8 chyba. Albo i 9 może nawet. Trzeba zrobić prawie wszystkie. Możemy jeden co najwyżej pominąć i pominiemy pewnie salon samochodowy. Ale no tak, zrobimy te biznesy, niektóre będą składały się tylko z jednej misji, niektóre z czterech, czy tam nawet więcej, więc po prostu będziemy sobie to jakoś w miarę rozwiązywali. Więc tak się rucha prawdziwy facet, co? Chcesz się ze mną ruchać, jakbyś miał duże cojones? Ten plan nie może się nie udać. Dobra, więc musimy... O Boże. Weź Pepe, jedź do mojego Haiti i ukradnij samochód Voodoo. Voodoo to są te samochody Haitańczyków. O Jezu, tu policja jedzie. To są te samochody Haitańczyków, które mają te zawieszenie takie latające. Jeden był koło ciotki Paulet, więc możemy po prostu tam podjechać. Dawaj, Pepe. Dawaj, Pepe, jedziemy. Szukamy, kurde, z tych samochodów. Musimy najpierw znaleźć właśnie te miejsce, będzie nam najłatwiej. No, albo po prostu możemy na ulicy jakiegoś znaleźć Haitańczyka, ale wtedy mamy duże ryzyko, że on będzie, że tak powiem, walczył o te auto swoje. Bezpiecznie jest. O, tu mamy drukarnię. Drukarnię robimy w ostatniej kolejności. To jest taka niepisana zasada GTA Vice City. Że misje w drukarni się zawsze robi w ostatniej kolejności, bo one się tam najbardziej fabularnie, że tak powiem. No najlepiej fabularnie byłoby je zrobić w ostatniej kolejności właśnie. Nie, you lost, tylko musiałem tego się tu pozbyć. Dobra, gdzie są nasi muchachos? Tam są nasi muchachos, dobrze. Czyli jak mi nie mam, mamy wjechać do środka lowriderami, ponieważ to jest samochód ich gangu, więc wpuszczą nas po prostu, bez patrzenia kto kurwa prowadzi. Możemy po misji sprawdzić, Pepe. No dobra.
Bueno, puta śmierte, vamos. Istotnie, vamos. No dobra, compadres. Mucho zapierdalando. Puta madre. I tu się kończy mój hiszpański. Dobra. Zostań w wozie, dopóki nie zaparkujesz w środku kompleksu. Mojego kompleksu? Którego? Wybierzcie sobie. Jedziemy, jedziemy, dobra. W miarę postarajmy się zachować równe odstępy, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Tu jest jeden ziomek, ale miał w dupie nas kompletnie. Tu idzie jakaś mała ekspedycja. Zaparkuj wóz na znaczniku i wysiądź. Dobra, jak rozumiem, mamy teraz wojnę, dobra. Jak wielu będzie was tutaj w tej fabryce? Najpierw trzeba was wszystkich oczyścić. Kurwa, no tu jest bliżej, za mną jest, no kurwa mać! Dobra, już go nie ma na szczęście. Czy jeszcze ktoś tu jest, bo jak włączymy bomby, no to może być później ciężko troszeczkę walczyć. Dobra, zacznijmy od tej, która jest najdalej, a najdalej jest... Aha, aha, witam. A nie, dobra, to jest kawałek szmaty, myślałem, że to jest hejtańczyk. Nieważne, nieważne. Tu jest pierwsza bomba. Ile mamy czasu? Minutę, dobra. Z racji tego, że wszystkich tutaj zabiliśmy, to jest całkiem niezły czas. ...50 sekund. Dobra, bez problemu powinniśmy zdążyć, chyba że jakieś ciężkie, kurwa, heavy armor na nas teraz wyjedzie. Ale nie powinien. Dobra, uciekajmy. I ja przez długi czas... No wypierdalaj, Pepe! No mamy bombę za nami! No kurwa, ty dzwelu! O, kurwa, a propos. Dobra, czekajcie, tym ich najlepiej będzie poczęstować. 26 sekund. Pierdolnąłem Pepemu. Dobra, chuj mu w dupę. Aczkolwiek kusi zapytać, ej, gdzie jest Pepe? Tutaj. Nie skłamałem. Dobra, wszyscy umarli. Nie wszyscy, to ziomek dalej biegnie. Ale dobrze, będzie opowiadał, tu jeszcze jeden przeżył. No generalnie mało osób jednak umarło. Dobrze, będą opowiadali historię o naszej zajebistości. Teraz jest fajnie, bo misje dla Pola będą blisko naszego save'a, tej rudery Meneli, w której mamy nasz save point. Bardzo mi się to podoba. Dobra, Paulu Skent, co ty masz dla nas? Zajebiście wjechałem. Panie Paulu, co ty tam nas masz? Tu mamy Kaufman Cups, prawdopodobnie w pierwszej kolejności tu kupimy, bo to jest chyba dosyć tanie, a misje są bardzo łatwe. W zasadzie chyba najłatwiejsze z tych wszystkich asetów tutaj, jakie mamy. No dobra, może nie najłatwiejsze, ale no jeden z łatwiejszych, przyjemniejszych, o w ten sposób. Te misje są tak łatwo, fajne, przyjemne. No dobra. I tutaj teraz... Aha. Umberto Robina. No. No. Szczere. Piękne, dobra. Lecimy na górę. Witam, dzień dobry. Poproszę o zapis gry. Nieczyste metody nadpisujemy. No i dobra, Paulo, co ty tam dla nas masz? Siemano, fajny motor. Pożyczę. Nice bike. Dobra, lecimy. Lecimy, robimy misję dla Paula. Misje dla Pola też w pewnym momencie przerodzą się w misję dla jeszcze innej frakcji. Dokładnie tak jak to było tutaj w przypadku tego gangu. Więc no. Albo wiecie co, tak sobie teraz patrzę na te punkty, to najlepiej chyba dla nas będzie, jak w pierwszej kolejności kupimy klub Malibu, bo z niego, z racji tego, że jest najdroższy, to będzie największy przychód. Więc będzie nas stać na ewentualne inne asety.
magic of making. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, Willie's in a Kazi, and that was Jez in a booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Paul, widzieliśmy się 3 razy w życiu i za każdym razem ci wpierdoliłem, więc nie wiem, czy naprawdę chcesz się tak z nami spoufalać. English prick. We need some drugs, Paul. Gonna get on the old Lovefish Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, Dan. Love juice? Aye, 2 parts boomshine, 1 part trumpet, 5 fizz bombs, and a liter of petrol. Jaki piękny przepis! No wzruszyłem się, kurwa. Składniki do love juice, kurwa mać. Ja nie wiem, czy chociaż łyk takiego czegoś nie byłby przypadkiem najbardziej śmiertelną rzeczą dla człowieka. No oni widocznie szprycują się tym trochę częściej. Ja pierdolę, ja nie wiem, czy samo powąchanie tych składników zmieszanych nie byłoby już śmiertelne dla człowieka. Fajnie, że pada, to na pewno nam pomoże. Aha, aż broń wyciągnął. Zabij dealera i zabierz jego towar. No prawie samochód go rozjechał, więc chyba nie będzie to najcięższe. Kurwa, jak tu jest pięknie, cudownie, muzyka jest doskonała. Może niekoniecznie pogoda, ale... Ale... Czekajcie, jak tu się strzelało? Kurwa, nie tym, Matinho! Myślałem, że kółkiem. Aha, dobra, już widzę. Po prostu zamiast R1 wcisnąłem L1. Odwrotnie, zamiast L1 wcisnąłem R1. Kurwa, jedzie bardzo dobrze. Myślałem, że on się zdąży w coś wpierdolić i będę tylko musiał zebrać te składniki. Czy ten kasę. No, gościu. Dobrze. O, jaki kaski. Rozkosznie. Wezmę ten shotgun. On się wydaje być trochę lepszy niż to, co mamy. Zabierz Mercedes z jej mieszkania. Cudownie, że powiedzieliśmy temu kolonelowi, że będziemy się nią zajmowali. Cudownie. Jest dopiero 8 rano, więc Mercedes czeka ciebie bardzo pracowity dzień. Przydałoby się nam tu szybsze auto, bo my będziemy musieli ją chyba w miarę szybko dostarczyć. No dobra, jedziemy koło swojej willi, tam będziemy mieli Infernusa, no to... Już nic więcej nam do szczęścia nie będzie potrzebne raczej, jak będziemy mieli Infernusa. To jest tak dobry, kurwa, klimacik. Tak się dobrze tutaj jeździ, gra i w ogóle ogarnie wszystko. Rozkosznie. Weźmy od razu kaskę, którą pewnie zdążyliśmy zarobić. Jest 5000 na naszym koncie, cudownie. No i właśnie, i z racji tego, że klub Malibu jest taki drogi, to też dużo będziemy mogli z niego zarobić. Więc będziemy mogli wtedy zarabiać na kolejne jakieś, kolejne miejsca, asety. Więc warto go na początku kupić, żebyśmy po prostu mieli fajną maszynkę do pieniędzy. No plus kurwa, klub Malibu to jest ikona Vice City. Dobrze będzie, dobrze jest być w posiadaniu takiego miejsca. Więc w następnym odcinku zaczniemy sobie pewnie klub Malibu, zobaczymy ile zdążymy w tym odcinku zrobić. No pogoda nie jest najlepsza do szybkiego jeżdżenia, no, ale chyba nie będziemy mieli wyboru za bardzo. No, czeka już na nas. No witaj, moja droga. Hey, Mercedes. Aha. Dobrze. Mamy minutę 40.
zanim wyjdzie na scenę. Co, o której wy kurwa gracie koncerty? No dobra, lecimy dla nich w takim razie. No chyba was pojebało z tymi wózkami golfowymi. Ja pierdolę. Dobrze, że już nie pada. Aczkolwiek kałuże dalej się utrzymują. No nie będzie już tak źle, pewnie się jechało. No dobra, Infernusem powinniśmy zdążyć jeszcze. Nie powinno to być dużym problemem. Ja pierdolę, myślałem, że to zapłonęło. Ale się przestraszyłem, że mi kurwa samochód zapłonął. Na razie bardzo dymi, ale nie powinniśmy chyba go tak uszkodzić, żeby się nie dało nic z nim zrobić. Ostrzegałem! No to jest nasz motor. 44 sekundy, no kurwa troszkę... Nie, no dobra, zdążymy. Jeżeli się w nic nie wpierdolimy, to zdążymy. Okej, wyraźny sygnał. 30 sekund. Prosta droga do miejsca. Boję się, że tutaj można zapłonąć, ale dobra. 12 sekund, zdążymy. Cudownie. Cudownie. Chyba możemy od razu lecieć na kolejną misję. A gdzie jest kolejna misja? Ha, tu... A, gdzie oni kurwa grają ten koncert? Chyba, że oni nas tepnęli tutaj? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, co się działo. Okej, okay, psychopata. Lovefish, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Lovefish. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. No dobra, trzeba się pozbyć typa. Musimy wejść do... Jeść na miejsce występu, spróbuj znaleźć szaleńca. Let's go. Limuzyno Lovefist. Jakbyśmy nie mogli normalnym samochodem, ale no dobra, dobra. Jak są takie wymagania, no to jak będzie. Auto służbowe w końcu. Ej, typ wygląda tak, że jakby poszedł na Vixapol, to by się nikt nie zorientował. No dobra, Dorwie i psychole, nie pozwól mu uciec. Dorwiemy skurwysyna. Ale przyspieszył, nie wiem, czy my dorwiemy. Właśnie to jest problem, że jeździmy limuzyną Lovefist. Ona nie jest najszybszym pojazdem w tej grze. A gdzie się wybieramy? O, panie policjancie, popierdoliło pana, jest w samochodzie, pan kurwa! Ja tu przed psycholem bronię ludzi, bo wy nie jesteście w stanie. Policyjna prowokacja. Kurwa mać, no. Człowiek tutaj życie komuś ratuje. No, pozbywa też kogoś życia, no ale dlatego, że mu ratować kilka żyć innych. I taka podzięka jest. Wpadka. Wpadka to była wasza... Dobra, nie jedziemy w taki humor. Wyjątkowo teraz, w tym momencie. Mambo, mambo. Zaraz, kurwa, będzie mambo. Mogę to pominąć? Nie mogę. Dobra, dawaj za nim. Dorwij psychole, nie pozwól mu uciec. No kurwa. On my way, że tak powiem. Jeb, kurwa, dobrze. No niedobrze jednak, niedobrze.
Dobra, jak się rozpędzimy, to nawet jesteśmy w miarę na podobnej prędkości. Tak jest! O, ja pierdolę, wysiadaj, bukno mi to, mi to, mi to, mi to, mi. Pięknie się nam udało. Zniszczyliśmy wszystko, kurwa, co się tylko rusza, ale udało nam się. Tutaj cały czas obstakle się psują. No nie! Dawaj mi motor, dobra, tu jest, no to jest Sanchez. No dobra, co tam? Wejściówki za kulisy, kurwa, za to, co ja ci robię. No dobra, mamy tu kolejną misję dla Lovefest, ale mamy też tutaj misję dla tych ewentualnych motocyklistów. I z tego, co ja pamiętam, to tutaj teraz nie możemy wykonać dla nich misji, tylko musimy już pogadać z motocyklistami. Si? Tak, jak misję motocyklistów. No dobra, no to w takim razie zajmijmy się teraz nimi. Dzień dobry, pożyczę samochód. Lecimy. Oni też są całkiem niedaleko, więc to jest właśnie fajne miejsce, te rude Remenelli do save'a, już pomijając to, że tutaj jest niedaleko ta apteczka i Uzi, no to też jest właśnie tutaj troszeczkę misji wykonywanych, więc całkiem wygodne miejsce do save'owania. No plus tanie przede wszystkim, jest w chuj tanie. The Great Greasy Chopper. No dobra, lecimy do Greasy Chopper. Stalowe koła. Nie wiem, czy by były najlepsze do jazdy, ale niech wam będą. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. Kurwa, mogłem, nie zrobiłem pięknej rzeczy, mogłem się przebrać za policjanta na posterunku i przyjść tutaj, bym powiedział, nie wyglądasz mi na glinę. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Czy naprawdę tak damsko wygląda, że już kolejny mnie dzisiaj, znaczy dzisiaj, no w poprzednim odcinku w sumie, typ nazywa kobietą? To są męskie rysy twarzy. Poniekąd. Dobra. Wsiadam na chopper. I robimy wyścig. Grande wyścigio. Fancy clothes. Wyścig jest o tyle śmieszny, że oni są absolutnymi debilami, więc... Jeden o drugiego się zaraz rozjebie właśnie. A my musimy to tylko wykorzystać i nie być jeszcze większymi debilami. Nie będzie to łatwe, ale no... Powinno nam się udać. Gdzie? Zwolnij. Dobra. Ciekawy jestem, czy jakbym go rozjechał, to... Czy gra by się na nas wkurzyła za to, że rozjechałem. Bo na pewno nie można strzelać, bo to no... Przede wszystkim chcemy z nimi... Kurwa! O! Jaką pułapkę na mnie przygotował! Nie tylko na mnie. Och, kurwa, dobra. To jest chyba jednego z nich chopper, więc śmiesznie. Tu jest jeszcze jeden znacznik, kurwa. Ciężko się steruje chopperami. Są bardzo sztywne. O wiele bardziej skrętny jest PCJ właśnie 600. Ale z racji tego, że to jest klub motocyklistów, no to nad dobrymi motorami nie możemy teraz podróżować. Tylko tym, co oni nam przygotowali. Dobra, widzę, że mimo tego, że nie czuję się jak najszybsza osoba na świecie, to jestem pierwszy i raczej z dużą przewagą. A gdzie, kurwa?
Tutaj w takim razie teraz skręćmy, zaraz będzie koniec. Jakby no to naprawdę, to był najłatwiejszy chyba wyścig w tej grze. Szczerze mówiąc, więc się nie ma co dziwić, że w sumie nie dostaliśmy za niego jakoś dużo. No ale na całe szczęście udało nam się go zrobić za pierwszym razem. Dobra. Kolejna misja. Zadzieranie z gościem. To była dopiero pierwsza, stary. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during non-lovely business. That's why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Ta misja będzie wkurwiająca, bo tutaj trzeba niszczyć wszystko i wszystkich. Ten dźwięk informuje, że udało ci się napełnić wskaźnik, oby tak dalej. No nie udało mi się napełnić wskaźnika na razie. Musimy mordować ludzi, musimy niszczyć sprzęty. Musimy robić właśnie jak największy chaos tylko możemy. Najwięcej nam da wysadzenie samochodów. Więc też na samochody najbardziej przydałoby nam się tutaj... O właśnie, o jak doskonale, że akurat dwa. Dobra, trochę oberwałem. O, żeż zajebisty moment. Tu mamy zaraz za nami kamizelkę. Więc warto by się było z nią zaprzyjaźnić. Nie wiem, czemu nie mam celownika. Dobra, to jebnie zaraz. O, ho, ho, helikopter. A czemu ja nie mogę celować? Halo? Coś się zjebało z bronią. No coś się spierdoliło potężnie z bronią i nie mogę celować, popatrzcie. Wciskam teraz przycisk celowania. Widzicie? No chuja. Coś się zacięło, ja pierdolę i to w takiej misji, kurwa. W której akurat celowanie by się w kurwę przydało. O, dobra, działa. No ale powiem wam, że to był stres niesamowity przez sekundę. Dobra, stańmy, our ground. Mamy całą kamizelkę, którą możemy jeszcze trochę potracić. Dobra, no już niedaleko, już zaraz, już zaraz, już zaraz. Dobrze. Tylko, że nam gwiazdki nie zniknęły. Kurwa, dobra, trzeba zrobić save'a i wczytać tego save'a, to nam zniknął. No chyba cię pojebał, glino. Najpierw trzeba to tam dotrzeć. Dobra, myślę, że dotrzymy bez problemu. Fajnie, że udało nam się tę misję zrobić za pierwszym razem, bo nie jest ona najłatwiejsza, ze względu na to, no, co my musimy w zasadzie w niej robić. A że nie będziemy musieli z nią martwić, męczyć dłużej, no to jest tylko lepiej dla nas. Nie na początku, nie, 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 anuluj. Trojański lowrider. Żebym ja tylko swojego save'a ze 100% nie napisał. Bo to mogłoby być bolesne w skutkach dla mnie. Dobra. Mamy jeszcze jedną misję dla motocyklistów. Chciałem powiedzieć dla rowerzystów przez chwilę. No, z racji tego, że mamy dla nich jeszcze jedną misję, no to wykonajemy ją. Greasy Chopper. Let's go. Motocykl Bakera. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for Seti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. Get my bike back and you can tell Paul he's got his security. Czyli ostatnia misja dla motocyklistów, po niej robimy ostatnią misję dla zespołu. O kurwa, przepraszam, chciałem zrobić full screena, a nie wiadomo gdzie ten ekran mi uciekł. Więc tak, więc myślę, że bez problemu zakończymy oba wątki w tym odcinku. No i mówię, od następnego się zabierzemy za
Aha, że możemy tu skoczyć. Od następnego odcinku się zabierzemy za biznesy. No dobra. Let's go. Bierzemy motocykl. No i lecimy. No i lecimy. Oj, czy ja doskoczę? Doskoczę, już się przestraszyłem w ostatniej chwili, że coś może być nie tak. O, tu są ludzie! Premia za wyjątkowy skok. No tak, wyjątkowych skoków też trzeba wykonać w cholerę, żeby skończyć na 100% tę grę. To było najbardziej męczące dla mnie, bo nie zawsze te skoki były zaliczane w oryginalnej wersji. Było to zbugowane. I takie pozostało do samego końca gry. Dobra, tu jest motocykl. Tu nas nigdy nie było. Alarm tu jakiś wbije. Dobra, byleby nie przebili nam opony i będzie rozkosznie. Ale i tu idzie, kurwa, ale na szczęście idzie, a nie strzela. Dobra, tu przeskoczymy, tak jest. I jesteśmy, kurwa, czyści. Let's go w takim razie. Czy ja dobrze tutaj jadę? Tak, tędy mo... O! Kurwa! Dzieje państwu nie przeszkadzą, wyjebało ich kilka vanów. Kręć! I spierdalemy. Długa, prosta, na pewno ich tu zgubimy. Kurwa. To nie jest żart, to jest rzeczywistość. Chyba, że jeszcze wyjadę skądś, no ale nie przewiduję takiej ewentualności. Ja pierdolę, no mówię, tym motocyklem się nie da skręcać. Jest to bardzo uciążliwe i wielce ciężkie. Dobra. I tutaj mamy... Tak jest. Mamy wszystko. To super. 4000 i tak jest. Zakończyliśmy ten wątek. Dobra. Lecimy w takim razie robić misję dla tych, kurwa, pszczumruch i ochlaj dup. Rain of Blood. Doskonale. Dobra, lecimy do nich. Czemu ja tracę z tego? Nie z apteczki, tylko z pancerza jakieś procenty. No. Bardzo śmieszne. Ale fajnie, miły zleceniodawca, dobrze mieć takich. Normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. No dobra. Cudownie. Widzę, że od fana do hejtera u Tomiego. Najpierw fan Lofis, ale trochę z nimi poprzebywał i... To są kurwa pojebańce! Choose the tunes, man. No to kurwa, lecimy w takim razie, jak nie możemy. Zajebiście, że w ogóle burza się rozpęta. To na pewno będzie nam wygodniej teraz sterować w misji takiej, w której musimy szybko podejmować decyzje na drodze i w miarę szybko jechać. Kurwa, mać! Wybuch rośnie, ale na szczęście bardzo powoli. Jezu, żebym ja tu zakręcił, mamy długą, prostą. A kurwa, dobra, zajebiście. TNT Bimber.
Rozkosznie, kurwa. Don't know, man. Nie, przyspieszę, stary. Wy się tam lepiej nie guzdrajcie z tą bombą, bo kurwa mi się niedługo droga skończy. Będzie trzeba na most wjechać. Tu będzie trzeba na most wjechać, bo dalej nie ma mostów. Dobra, 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 dobra. O, nie trafiłem w most! Super. Rozkosznie, kurwa. Nie wiem, jak my teraz to przeżyjemy. A wręcz bym powiedział, że chyba mamy na to nikłe szanse. Tu też możemy kupić swoje drogo miejsce. O kurwa! Green one! Dobrze, że to tak wolno rośnie. W oryginale już byśmy z 1000 razy wybuchli. Dobra, to teraz nawet nie jedziemy na most, bo znowu mamy długą prosto przed sobą. Yo, moped. Dobrze, rozbrojone. Rock and rollowo. To się chłopaki pobawili. Klasyczny dzień w życiu grupy Love Fist. Dobra, jesteśmy całkiem blisko miejsca, gdzie oni mają koncert. Oni mają koncert tuż obok swojej siedziby, to jest bardzo ciekawe. Dobra, jest i Love Fest, wielki plakat. Co tu tam mamy więcej? Steel Heart, Cold Prostate Tour. Cudowna nazwa. Nie! Rozjechałem policjanta na 2 gwiazdki. Dobra, może jak wjadę w znacznik, to wszystko zniknie. Mam nadzieję, kurwa. Bye. Pojebańce. Ale opłacalne pojebańce. No i kochani, jak widzicie, misje nam wszystkie zniknęły. Została nam misja na telefon. Ale, tak jak mówiłem, możemy jechać teraz kupić biznesy. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. Ja teraz pojadę zasejwować się w willi naszej, żebyśmy mieli łatwy dostęp do wszelakich miejsc w następnym odcinku. No i stamtąd będziemy lecieli, ja mówię, jestem fanem tego, żeśmy kupili w pierwszej kolejności klub Malibu, bo to będzie dla nas najbardziej dochodowe, więc stamtąd będziemy na przyszłość mogli sobie pieniążek, że tak powiem, zabrać na potencjalne dalsze ruchy. Ja ci akurat Love Fest w radiu. Co tu kurwa się wydarzyło? Niesamowite rzeczy na tym, w tym mieście. Dobra. Myślę, że możemy łagodnie założyć, że jesteśmy w połowie gry. A nawet delikatnie może po połowie. No bo te asety... jest ich trochę, ale nie ma co zakładać, że jeden aset to jeden odcinek. Absolutnie nie. Bo, no mówię, misje dla taksówkarzy zajmą nam pewnie łącznie jakieś 20 minut. Więc myślę, że jakieś 3-4 odcinki samych asetów i później jeszcze telefoniczne misje. No to tak, no jesteśmy w takiej dalszej połowie. Jesteśmy trochę za połową, myślę. Seria będzie trochę dłuższa niż GTA 3, ale no, że tak powiem, zupełnie inaczej będzie to wszystko wyglądało.
O, Baker, myślę, że to ssany przez chwilę. Mega fajny człowiek Mitch, a też mega fajny, mam nadzieję, był ten odcinek dla was. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku GTA Vice City, definitywna edycja. Trzymajcie się i cześć.